Cześć wszystkim, dzisiaj Papasku Birja, to go odcinek 8. Co nas dzisiaj czeka? Wbicie ręka 6 i zrobienie dnia 8. Możemy też kupić jakieś tutaj dzwoneczki czy przyspieszacze i myślę, że można zrobić. Także kupimy jeden przyspieszacz i jeden dzwoneczek. Tylko żeby tak zrobić, to ja muszę kupić ten najtańszy dzwoneczek. Tak. I weźmy, kupmy jeden przyspieszacz. Jak będzie trzeba, to przyspieszymy. Dobra, taki jest nasz zakup dzisiejszy. I zbieramy na następne zakupy. Można te nie kupić, tylko zmienić coś można. Więcej nie zmienię, bo nie było. Cherisa. Ranką nie wbiliśmy, to nic się nie odblokowało. Klienci przychodzą codziennie, ale ale wszystko co nowe, to się odblokowuje z rankiem. Dobrze, i teraz tak. No i teraz mogę przyspieszyć. Akurat mi dzwoni klient, więc jak Neapolitan? Nie. Mamy zamówienie Neapolitan jako zamówienie specjalne. Robimy tak, że w ten sposób. Zrobię od razu Neapolitan. Pamiętam jak to było, wy też na pewno pamiętacie. No, ta trzecia działka zaraz ją zrobię, jak będę miał miejsce. No właśnie, już jest. Miejsce przy dzwoneczka. Nie wiem jak. Nie, chyba jest ok. Ułożone na talerzu te ciasteczka. O. To myślę, że będzie perfekt. Dobra, i ten czekoladowy będzie na środku. Wydajemy pierwsze cherisy. Oczywiście perfekcyjnie dzień zaczynamy. W naklejkach teraz zobaczmy, czy mogę coś zrobić. Wifa Queen. Oni dopiero niedawno byli, pamiętam to. Oni są gdzieś na końcu tygodnia. Ta naklejka będzie zrobiona przypadkowo. Nie trzeba jej jakby planować. Jednak nie po każdym dniu będziemy kupować rzeczy. Zróbmy to dzisiaj. Okej, udało, tak wszystko jest dobrze ułożone. Nie ma żadnych błędów. Dobra. Thank you.
No. Bokiem poleciało. I teraz Neapolitan. To pole lewa zabrało procent. Cały czas jeszcze 5 klientów mamy dziennie. No dobra. No nie trafiają w cukierki. Zacznijmy od truskawki. Już. Klientem Closer jest dzisiaj Jojo, który same czekoladowe gałki zamówił. O, ciasteczka czekoladowe, gałki fioletowe. Dobrze, teraz pistaszki. Okej. Dobra. Dlatego dobrze jest robić po kolei, ponieważ nie muszę, znaczy mogę też po kolei ciasteczko tutaj układać. Kolejność ma znaczenie, jak wydajemy. Nie muszę wtedy pamiętać, tak jak robię po kolei, które ciasteczko jest które. Bananek, rożek oraz wiśnia i niech to jedno będzie zawsze 100% i będzie świetnie. Nie, to tak jest kolejność odpowiednia, jakby nie była, to mógłbym przyspieszyć i poprawić. I zamówienie Joja wyjdzie pewnie perfekcyjnie, czy nie?
nieperfekcyjnie wyszło. Okej. To był dzień 8. Rang 6 coś oznacza, pamiętacie? Jak nie, to sobie przypomnijcie. Jak ktoś nie pamięta z poprzednich hopasów, albo z tych, w których to było, co oznacza rang 6. Okej, okay. Nie spamiętałem kompletnie, jak ona była obrana, więc YOLO. No, kojarzyłem, że miała białe spodnie. I to był dzień 9, 8. I jeżeli ktoś się nie pamiętał, to teraz przypominaj, kema, że jak rank 6 się odblokował, to się odblokowało też holiday numer 1. Dzień 9 będzie już z holidayem, więc do zobaczenia. Cześć.